Słuchajcie, bo tu nasi kamraci już bulgoczą na czacie. Tak, kochani, to prawda. Amerykański żołnierz. No co wpierdol. Od naszych kamratów. Nie? No popatrz. Ale zanim... no, ciekawa byłaby to ładna wiadomość. No. A jakby tak, posłuchaj, amerykańscy policjanci pojechali na interwencję i polski żołnierz by zaczął się rzucać. Wtedy był dobry, by to uczynek był. To wtedy jakby był. A, dobry uczynek. Nie, dobra tak mówić. Nie. Ale jak myślisz, wtedy co by nasz polski żołnierz mógł powiedzieć? No przy ani. Ja myślę, że nic by nie powiedział już. No bo by go zastrzelili jak psa wściekłego. Ale kochani, uważajcie, gdyby nie nasi kamraci z Trójmiasta. Pozdrawiamy. To by nikt tego żołnierza nie obezwładnił. On po prostu dostał w pierdol od naszych. Regularny, tak. I kamratów szumskich pozdrawiamy z Trójmiasta. Bo nie piszą w komunikatach, jak to się stało, że został obezwładniony. My wiemy. My już wiemy. Piszą tak. Kiedy go nareszcie udało się obezwładnić? Kto go kurwa nareszcie udało obezwładnić? Udało się. Bezosobowa, tak? No niestety, panowie policjanci, przede wszystkim tak. Za to, że uderzył dziewczynę, policjantkę polską, należało mu się już strzelić w mordę z giwery. Raz. A poza tym, gdzie macie paralizatory? Trzeba go było sparalizować kurwę na śmierć. Nie wiadomo, czy to w ogóle był żołnierz. To był przebrany w amerykański mundur? Mógł być z Młodzieży Wszechpolskiej. Ba, kto wie, czy nawet nie był. No, kto wie, czy nawet nie był, tak. Nie, na pewno no. Nie był. No, nie złamał wiesz, tak, ręki. Więc tak, trzeba było wyjąć spluwę no. I po pierwszym uderzeniu koleżanki, panie policjancie, kim ty kurwa jesteś? Pobili ci koleżankę? A ty co? Mówiłeś stop, bo co, bo zobaczyłeś kawałek amerykańskiego gówna? Nicht schießen, krzyczał. Trzeba było wyjąć spluwę i go krat, położyć go kurwa trupem. A potem poszukać słowniku, jak się po angielsku mówi, stój, bo strzelam. Tak jest. I dwa strzały potem oddać w sufit, żeby było widać, że dwa ostrzegawcze, Dym. Sześć w żołnierza. Ta. Ile tam może w takim bloku być tego policjanta? 9? Oni na ogół Waltery mają, no to mają 5. Oni mają Waltery? Co? Nie mają już Walterów nasi policjanci. No właśnie, nasi mają Waltery. To straż lotnicza ma Waltery. Nie, Waltery ma policja, jeszcze wymieniali z tyłu te zabezpieczenia iglicy, bo pękały i raniły. No to w Walterze jest 15 sztuk, no. To co, tak trudno było oddać dwa strzały w sufit? Ostrzegawczych w sufit i... Nie, dwa strzały w sufit, a wcześniej oddać 13 strzałów w żołnierza? Ostrzegawczych. A dwa celne. Słuchajcie, to dopiero początek, to się dopiero zacznie. I co, a teraz do białej gorączki podkurwił mnie komendant policji w Gdańsku. Bo oni się będą słuchaj, synku, czy oni będą słuchaj, synku, nie? Słuchaj, synku, suweren do ciebie mówi! Kto? Suweren powiedział. A to ładnie powiedziałeś. Ty nabierasz wody w usta? Pożegnaj się z emeryturą policyjną. Jak tylko dojdziemy do władzy, pójdziesz na emeryturę cieciową. Będziesz stał w bramie i mówił dobry wieczór i do widzenia. Przestań, tam jest odpowiedzialna praca. Radzi się Leski, cię tłumaczy. Oni nabierają wody w ustach, policjanci pobity, dziewczyna okaleczona do końca życia, złamany nos. Złamany nos dla kobiety to jest naprawdę bardzo poważne uszkodzenie twarzy. A jak oni mają zareagować, jak kapkę wcześniej umorzyli sprawę, gdzie policjant złamał dziewczynie rękę w trzech miejscach? No to jak było A, to teraz trzeba powiedzieć B. I teraz docencie naszą szlachetność. My, z racji takiego normalnego odruchu ludzkiego, powinniśmy powiedzieć, ha, hura, tu złamali ręce policjanci polskiej dziewczyny, a tam dostali w pierdol od Amerykanów. Nie, to tak nie działa. Przede wszystkim tak, ten amerykański kundel, pierdolony żul, był naćpany, nachlany, agresywny, był pewnie naćpany jakimś narkotykiem. Czekaj. W jednej gazecie napisali, że miał 1,85 promila, w drugiej 0,88, w tym tempie w trzeciej będzie miał 0. No tak. Już go nie ma w rękach władz polskich. Już został wywieziony, ślad po nim zaginie. I co zrobicie? Trzeba będzie, kurwa, odstrzelić jakiegoś amerykańskiego generała dla równowagi. No tak. Pozwalacie, kurwa, im panoszyć się po polskich ulicach? Za chwilę będą wyrywać polskie dziewczyny do gwałcenia, bo im się tak będzie chciało. I co zrobicie? Ja tylko się modlę, żeby nie trafić... A, kamraci z Trójmiasta. Trzech ich było. Na tyle byli przytomni, że po obezwładnięciu tego żołnierza amerykańskiego chłopcy nie dali się spisać i spierdolili. Natomiast można. Dostał taki wpierdol ten amerykański żołnierz, że się nie mógł podnieść. Mamy jakieś nowe wieści na ten temat? Kolejne newsy by trzeba było podrzucić. Pan prokurator się nim zajął. Tylko się możesz się pobawić własnymi jajkami, panie prokuratorze. Już go nie zobaczysz. Ani nawet nie dowiesz się, jak on się nazywał. Ta. Już go nie ma. Żołnierz amerykański. O niczym innym nie marzę, jak o tym, że ludzie wreszcie się otrząsną. Ciekawe, ile jeszcze żołnierzy amerykańskich musi pobić policjantów, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy pod okupacją amerykańską. Powtórzę. Żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy pod okupacją żydoamerykańską. Powtórzę. Żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy pod okupacją izraelską. No to co? No to co?